To jest dobre pytanie, jak ja trafiłem do teatru. Ja tak naprawdę nie chciałem być tapicerem. Była jedna, jedyna szkoła, gdzie zasadnicza, gdzie były egzaminy. I nie dlatego, że przez wielką ambicję chciałem zdawać egzaminy, tylko po prostu było jedno miejsce wolne. Chciałem być grawerem, zegarmistrzem. Ale z rysunku oblałem. Wyrzucił mnie ten profesor. Powiedział, żebym zamiatał ulicę. A kolega powiedział, że jest w klasie tapicerskiej wolne miejsce. To lepiej z kolegą jeździć z podwórka do szkoły. Taki jest wachlarz prac tapicerskich, że tak naprawdę ludzie nie mają zielonego pojęcia. Ja to mówię: to, co nie jest kostiumem, a jest tkaniną wykładziną, bądź nie wiem, podłogą baletową, nie wiem, ze sztucznego prezentu. Wszystko podlega obróbce pracowni tapicerskiej. Weźmy nawet nasze wesele. Konstrukcje stalowe, drewniane, obrotówka mała zrobiona i tak dalej. Wszystko obleczone jest tkaninami, obijamy każdorazowo. My dzisiaj mieliśmy zmiany na scenie. Na dużej scenie wieszaliśmy okotarowanie do wiśniowego sadu. Wieszaliśmy pranie do awantury, a zmianę mieliśmy demontaż czekoladek, gdzie są bryły geometryczne, widz przychodzi, pomalowane klocki, aktorzy grają, wszystko jest fajnie, wszystko obite jest tkaninami. Fakt, że te tkaniny z czekoladek z scenie kameralnej są pomalowane na nasze nieszczęście, bo zostały bardzo usztywnione i ciężko je się naciąga. Ale to już szczegół. Nawet z tyłu stoi kanapa. Do tanga. Częściowo już była zrobiona ta kanapa. I dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że musi być zmniejszona. Ślusarze musieli, musieliśmy ją rozebrać z powrotem. Ślusarze musieli ją skrócić z 320 na 2,5 metra, wycinając środek. No i musieliśmy ją od nowa robić. Wtedy szukamy proporcji. Oczywiście za zgodą scenografa. Dzięki Bogu, że jest ta godzina zero, czas premiery, i nie ma odwołania. W tym wypadku wszystkie dekoracje wchodzą na scenę. Aktorzy w kostiumach, użytych przez krawców, prawda, i tak dalej. Natomiast jeżeli jest za dużo czasu, nieraz scenograf by jeszcze coś poprawił, coś by zrobił. I to była taka gonitwa po drabinach. Godzinami poprawialiśmy, i tak dalej, i wróciliśmy do tego samego punktu, robiąc 180 stopni. No, w porządku, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Zawsze są jakieś niedociągnięcia, błędy, które można poprawić, lepiej, gorzej. Natomiast nie można przywiązywać ogromnej wagi do elementu dekoracyjnego, na przykład do strzycia tkaniny. Gdzie z dwóch metrów już nie widać tego zszycia. Owszem, do muzeum należy wzór pasować z wzorem, gdzie my robimy również tutaj. W Borysie Godunowie przecież mieliśmy do ogarnięcia kilka kurtyn szaterowych, 15 na 8, ogromne obrazy do zszycia, najróżniejsze prospekty. Ciekawostką był, było malowidło malowane przez naszych malarzy i jak wyciąć w szerokości ośmiometrowej otwór w kurtynie, wysokości metr i żeby to nie, nie latało. Na sali prób żeśmy rozłożyli, wszystko żeśmy wymierzyli i żeśmy podklejali siatką też sprawdzając oczka, które już z dwóch metrów widz nie zobaczy. No to są takie sztuczki po prostu już, już opanowane. Tapizer, który robi krzesło, wersalkę, kanapę, puf, nie szyje kurtyn, nie szyje upięć, nie rozkłada 400 metrów podłogi. Ogromnie lubiłem kiedyś takie spotkania ze scenografami, gdzie scenograf opowiadał treść i zamierzenia, jakie chce zrealizować przy, przy, przy budowie dekoracji. I w szkole żon dekoracja wyglądała domek stał na wodzie. Była taka wysepka, łódką aktorzy, aktor dopływał i należało znaleźć taką tkaninę, która będzie imitowała wodę, ale zarazem, żeby była bardzo mocna. I żeśmy znaleźli e, taką tkaninę, nie powiem, że była tania, ale mocna, ciężka i malarze oczywiście ją podrasowali, że ja tak powiem, e, jakieś tam, nie wiem, no według planu scenografa. Wyszła bajka. Po wodzie płynęła łódka. Praca, praca w teatrze, praca e, ta też zmieniła się ogromnie. Kiedyś, kiedyś my posadzkę, bądź obrotówkę koło nabijaliśmy, gwoździk po gwoździku, pryskaliśmy wodą. Jeżeli to była prezentowa bądź lniana, bądź bawełniana podłoga, żeby ona nabrała sztywności, była naszpanowana. Dzisiaj mamy pistolety takery. Mamy pistolety pneumatyczne, mamy pistolety ręczne, mamy już elektryczne nawet pistolety. Jeżeli chodzi o technologię, cały czas się uczymy. Ja kiedyś Niemcom, Austriakom, zazdrościłem ogromnie, że potrafią ekrany, operę kroić, napinać na. I różnorodne formy wymyślone, na przykład, bądź potrzebne do spektaklu. I dajmy na to: może być księżyc, może być koło. No już dzisiaj mamy oczka, wykrojniki, e, obliczenie od no tego już jest nasz inżynier, główny inżynier, który, który, który pomaga nam. E, jest tu magia. Jest to magia. Nie robi się dwa razy tego samego. Eee, nie wiem, czy mam ADHD. Chyba nie. A może nie robię tego samego. Za każdym razem jest co innego. Z kim innym pracujemy, chociaż ten sam scenograf, ale inny projekt, inne wymagania i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest, to jest nieprawdopodobne. Zespół, jeżeli chodzi o pracę rzemieślniczą w teatrze, bym powiedział, jest najważniejszy. I tutaj chylę czoła. Nasz inżynier zbudował ten zespół techniczny. A, a muszę powiedzieć, a dyrekcja dobrze, że nie, nie rozwiązała tych pracowni. Tutaj chylę czoła, bo wiele teatrów nie ma pracowni. Przy Wieczorze Trzech Króli angielski scenograf powiedział, że chciałby taką kurtynę. Ja tak się dopytywałem, jaką. On powiedział taką starą, jakby, jakby 200 lat miała. I taką zmoczoną, jakby, jakby na brzegu oceanu ona była. I za trzy dni daliśmy mu próbkę. Ta próbka tej kurtyny z wieczoru Trzech Króli wisi u, u panów montażystów w pokoju, jako pamiątka. Za trzy dni daliśmy mu próbkę kurtyny wagnerowskiej. I zapytaliśmy się, czy w dobrym kierunku idziemy. I on się za głowę złapał. Powiedział, że w Anglii byłoby to nie do zrobienia, ponieważ tam bardzo długo czekają na decyzję. Mają plany półroczne, roczne i w każdym razie ogromną kurtynę 10 metrów na 10 otwieraną, piękną, opatrzoną w kilometry. Pasmanterii, chwostów, frenzli, starą to już przypatynowali, pomalowali odpowiednio malarze nasi, żeśmy ze starych okotarowań, które pamiętało jeszcze Władysława Gomułkę, żeśmy z tych tkanin, aksamitów, żeśmy uszyli tą kurtynę wagnerowską do wieczoru Trzech Króli. I wydaje mi się, że największym podziękowaniem, jakie wtedy żeśmy otrzymali, było to, że reżyser Pan Dżemet przyszedł na scenę, uściskał nas i powiedział, wiecie co? Nawet jakby tego dekoru nie było, tych dwóch wiersz, to ja mam już w czym zagrać. Mówi w tej kurtynie, przy tej kurtynie. I to było, to było fantastyczne. Tak, to. Ogromne miłe. Ubolewam nad tym ogromnie od lat, że nie ma, nie ma kto się nauczyć tego. My niedługo odchodzimy. Jest wachlarz tak rozległy, historycy napisali, ci co zajmują się, tapicerstwo, to, to już tu ten Hamon miał na Jakąś tam skórę, tam roślinki jakieś były powkładane i to już poducha była. Nie, mówmy o, o użytkowych funkcjach tapicerstwa. Kurcze, to nawet kiedyś tylko obcęgi były do wyjmowania skrzywek, dzisiaj są specjalne wyjmowaczki. To jest genialne, ergonomicznie dopracowane. Do ręki. Naprawdę zawód jest kapitalny. Trzeba, trzeba, trzeba połknąć tego bakcyla. Może ja byłem nienormalny, bo, bo przychodziłem nawet podczas przedstawień. Przychodziłem na próby. Wszystko mnie ciekawiło. Dzisiaj jestem trochę zmęczony, ale, ale miałem w sobie chęć poznawania. I, I może to było tym motorem napędowym, dla którego dzisiaj jestem, i chcę być i chcę dalej pracować. Może to. Ja bym powiedział, że to jest miłość. Pasja pasją, ale to trzeba kochać. Ja już kiedyś mówiłem, tak jak kurtyna ma duszę, tak, tak każdy element zrobiony, wytworzony, ręką ma nie mówię o kawałku tkaniny rzuconej bądź do zasłonięcia przejścia, bo światło świeci, ale, ale cokolwiek jest zrobione ręką, a nawet ten podest do tronu w się go godnowie. Ta wykładzina była okładana, klejona, załamywana. No więc, właśnie, albo, albo, albo robię to z miłością albo nie będę używał słów yy, z czym. <gry>